No, sama solidarność, co mnie jakoś tak od początku uderzyło i co próbowałem nieraz w wielu rozmowach z dziennikarzami, zwłaszcza zagranicznymi, podkreślić, co jakoś oni, wydawało mi się, że przyjmowali, jak gdyby rozumieli, że ewenement polskiej solidarności jest w dziejach świata wyjątkiem. Ze względu na to, że jest to niewątpliwie rewolucja, no bo ona zburzyła stary porządek, ale jednocześnie rewolucja nie skierowana przeciwko nikomu wprost, nie kierująca się tym motorem nienawiści, żądzy krwi, tylko skierowana ku przemianom, skierowana na to, żeby coś osiągnąć, a nie skierowana przeciwko komukolwiek. I tu mi się wydaje, leży taka wyjątkowa specyfika tej Solidarności, że ona nie była przeciwko komukolwiek. Oczywiście, ona rozbijała struktury komunistyczne, ale nie była wprost skierowana przeciwko tym strukturom. I dla mnie było troszkę to przesłanie, jak gdyby z natury refleksem przesłania ewangelicznego. Ewangelia też nie była skierowana przeciwko nikomukolwiek, a wprowadziła, no wiadomo, zmianę oblicza tego świata. I jak gdyby niejakim śladem tego szła Solidarność.